Budynek, który Państwo widzą, jest to hotel Monopol, powstały pod koniec XIX wieku. W latach 30. nocował tutaj wódz III Rzeszy, Adolf Hitler. Tutaj też przyjmował defilady idące wzdłuż ulicy Świdnickiej. Można powiedzieć, iż to tutaj zaczęła się historia Festung Breslau, która zaowocowała zagładą i kapitulacją miasta Wrocławia w 1945 roku. Duże okno, które Państwo widzą na pierwszym piętrze, wychodziło z apartamentu wodza III Rzeszy Adolfa Hitlera.